Moja pierwsza wyprawa miała miejsce kilka lat temu i to były Indie, kiedy przykrywano mnie dyktami po tirach, żeby nikt nie widział z ulicy, że kamienie szlifuje kobieta. Na jubilerów mówi się, że to są mistrzowie. Inne to są sformułowania niż u nas, ale to naprawdę są mistrzowie, którzy się uczą z pokolenia na pokolenie. Ja nigdy nie starałam się o pracę, a w każdym z tych miejsc muszę się postarać o pracę, żeby ktoś mnie przyjął do swojego warsztatu. Po pierwsze, jestem kobietą. Bardzo, myślę, pomaga mi to, że jestem białą kobietą. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością chcę powiedzieć, że naszym gościem jest osoba jedna chyba z najbardziej kreatywnych, jakie znam. Projektantka biżuterii. Przede wszystkim z tego najbardziej, Ania, jesteś znana, czyli Anna Orska, proszę Państwa. Dzień dobry. Aniu, myślę, że większość osób w Polsce, kobiet przede wszystkim, zna twoją biżuterię, twoją markę. No i zawsze w wywiadach pojawia się pytanie, które i ja muszę zadać, choć będzie to banalne, ponieważ wszyscy o to pytają, skąd te inspiracje? Jak nawet tutaj przygotowywałyśmy się, proszę Państwa, i byłyśmy malowane, no to nawet też pani makijażystka pytała, skąd te pomysły, co trzeba mieć w głowie, żeby tyle mieć właśnie jakichś inspiracji? Wydaje mi się ta odpowiedź dość taką klasyczną, ale bardzo prawdziwą, bo w większości wypadków jest tak, że można by rzec, że te kolekcje pojawiają się przy wielkiej jakiejś inspiracji i natchnieniu, ale prawda jest taka, że ja do pracowni chodzę codziennie, tak jak każdy chodzi do pracy. Spędzam w niej od 8 do 10 godzin, czasami dłużej, czasami inaczej, czasami w innym miejscu. No i to jest moja praca, więc to jest taka rozpędzona kula, która gdzieś pędzi i te pomysły po prostu się pojawiają w tej głowie i mam takich kilka sposobów. Czasami coś sobie zapiszę, czasami to jest słowo, czasami sobie coś naszkicuję. Czasami wpadnę tylko na jakiś koncept, na jakieś tworzywo i w odpowiednich momentach sobie te wszystkie zgromadzone inspiracje wyciągam i z nich korzystam. Czasami jest tak, że kogoś spotkam i jest to osoba bardzo inspirująca, robiąca bardzo ciekawe rzeczy, więc te moje projekty też są w dużej mierze kolaboracjami najróżniejszymi. Mhm. No i te inspiracje są czymś takim klasycznym, standardowym, powszednim, tak jak myślę, że każda inna praca. No, to bardzo skromnie to powiedziałaś, a trzeba powiedzieć, że ty czerpiesz inspiracje również z podróży. I nie są to podróże, które mają taki charakter turystyczny, że pojedziesz do jakiegoś hotelu, zobaczysz, pójdziesz do sklepu z pamiątkami i coś cię zainspiruje, tylko to są takie no, konkretne rzeczywiście podróże, kiedy ty zatrzymujesz się w jakimś dość egzotycznym miejscu, niekoniecznie właśnie na szlaku turystycznym i tam wspólnie z ludźmi, którzy na przykład od lat, od pokoleń robią biżuterię czy też inne jakieś przedmioty, ty nie tylko czerpiesz inspiracji, ale tam zaczynasz tą produkcję i to jest takie poszukiwanie i w świecie, ale też i w Polsce, no bo też nawet twoje kolekcje, które robiłaś jeszcze dla firmy WKRUK, chociażby z porcelany i tam są ręcznie malowane wzory kujawskie, więc czerpiesz pełną garścią ze świata i z Polski i z tego, co tak mi się wydaje, jest takim twoim, przynajmniej dla mnie, znakiem rozpoznawczym to ty, że ty łączysz współczesność, ale bardzo jesteś też taką kobietą, trochę jak wyglądasz taką artystką z dwudziestolecia międzywojennego. Podróże faktycznie stały się jedną z takich porządnych moich inspiracji, dlatego że to jest taki moment, w którym ja mogę poznać rzemiosło, generalnie poznać miejsce, w którym
te rzeczy powstają, poznać ludzi, nauczyć się rzeczy, które by mi w życiu nie przyszły do głowy, zaakceptować kulturę i zwyczaje, bardzo czasami trudne dla mnie. Na przykład? Że w wielu miejscach rzemiosłami nie zajmują się kobiety. Moja pierwsza wyprawa miała miejsce kilka lat temu i to były Indie, kiedy przykrywano mnie dyktami po tirach, żeby nikt nie widział z ulicy, że kamienie szlifuje kobieta. Potem się pojawiłam w takim warsztacie w Nepalu, w którym też na jubilerów mówi się, że to są mistrzowie. Inne to są sformułowania niż u nas, ale to naprawdę są mistrzowie, którzy się uczą z pokolenia na pokolenie. Miałam też kiedyś taką sytuację, że właśnie w Nepalu, w jednym z tych warsztacie, tak naprawdę to jest taka ciekawa historia, dlatego że te podróże właściwie zaczęły się od tamtego momentu. Dostałam maila, w którym dostałam informację, że jest warsztat jubilerski po trzęsieniu ziemi do wynajęcia. I oczywiście przelałam pieniądze i zaczęła się przygoda już będąc w Polsce z różnymi rodzaju przelewami, które były niezbędne do tego, żeby się tam pojawić. Dopiero jak się tam faktycznie wybrałam, to trwało i trwało kilka miesięcy, zanim podjęłam tą decyzję i ten bilet mogłam zrealizować, no to się okazało, że ja wynajęłam pusty warsztat. Czyli po trzęsieniu tak naprawdę nie było maszyn żadnych, tak? Niczego. Były, ale pewnie już gdzieś zniknęły, gdzieś zutylizowały nas w swój własny, tajemniczy sposób. I zaczęło się tak naprawdę szukanie wszystkiego, co jest potrzebne do zrealizowania. No ale zaczynając od początku, ja nie do końca zawsze wiem, jaki to będzie rodzaj rzemiosła. Ja sobie szukam tych rzemiosł, które mnie interesują w danych regionach świata, ale bardzo często jest tak, że to nie jest trafiony pomysł. Że lecę do Wietnamu, żeby nakręcić film pod wodą, jak się hoduje perły, żeby ludziom uświadomić, że perła hodowlana to jest zupełnie coś innego niż ta perełka znaleziona przez przypadek w głębinach oceanu. No ale okazuje się, że większość plantacji, a ja przyjechałam całe wybrzeże Wietnamu, jest głównie Japończyków i nie ma tam własności. Mnie się udało dostać na tą plantację, ale nie udało mi się z kolei nakręcić żadnego filmu pod wodą, więc mam taki śmieszny filmik na Instagramie, jak siedzę na środku wody, na maksa szczęśliwa, że mi się w końcu udało. Za mną wystają po prostu z wody takie tylko patyki, które podtrzymują te wszystkie siatki z muszlami, więc nic nie widać, no po prostu. No tak. Historie są przeróżne, no i tak naprawdę na końcu szukam innego rzemiosła, innego miejsca, żeby tą kolekcję zrealizować. W większości wypadków nie ma Instagrama, nie ma strony internetowej, nie ma żadnego kontaktu do tych miejsc. To są często jakieś plemiona, to są malutkie wsie jak w Peru na 4000 metrów, gdzie nie ma zasięgu, to po prostu zasięg związany. Jak ty znajdujesz właśnie coś takiego? Tak naprawdę jadę z plecakiem. Wiem mniej więcej, jakiego rodzaju rzemiosła szukam. Ważne jest dla mnie, żeby trafić do źródła, czyli nie trafić do miejsca, które wydaje nam się, że tym źródłem jest, a mi to jest łatwo zweryfikować, bardzo szybko to się dzieje, tylko znaleźć miejsce, w którym ta rzecz jest wytwarzana od początku do końca. I polega to na tym, że ja z tym plecakiem krążę i sieję trochę, różnym ludziom pytając. I czasami ktoś mi pomoże. Raz w przeciągu tych wszystkich podróży musiałam zatrudnić fiksera w Meksyku, żeby mnie do jednej z tych wsi doprowadziła. To była taka malutka wieś Alebrijes, która wykonywała rzeźby z kopalowego drewna malowanego w zapoteckie wzory takim cieniutkim pędzelkiem. I pomimo tego, że ja wiedziałam, że to gdzieś jest, to po prostu mogłabym jeszcze krążyć pewnie z tydzień, a czas gdzieś mi upływa. Mam taki deadline, po prostu lecę na miesiąc. Mam bilet w jedną i w drugą stronę i wiem, że to się musi przytrafić. I początki były dość łatwe, bo ta moja załoga, czyli ludzie, z którymi tworzę markę, pewnie mogliby mi dać duże pole, że oczywiście pojechałaś, ale wracasz z niczym. Ale teraz już tak nie jest. Ja mam tak duże ciśnienie w głowie, że muszę ten warsztat znaleźć, że muszę wrócić z tymi komponentami, muszę tam sprototypować te rzeczy, że nie wyobrażam sobie, że wracam i się tłumaczę, że mi się coś nie udało. I pod tym kątem to jest ciekawe, bo ja myślę, że ja w tych podróżach na maksa przełamuję siebie. Ja nigdy nie starałam się o pracę, a w każdym z tych miejsc muszę się postarać o pracę, żeby ktoś mnie przyjął do swojego warsztatu. Po pierwsze, jestem kobietą. Bardzo, myślę, pomaga mi to, że jestem białą kobietą.
bo nikt nie bierze mnie na początku na serio. Natomiast jak już siadam w tych miejscach, jak już zaczynam uczyć się tego rzemiosła, a też trzeba śmiało powiedzieć, że ja tych rzemiosł się uczę po to, żeby wiedzieć, co ja mogę zaprojektować w tak krótkim czasie, co jest realne do wykonania i co będzie realne do wykonania też przez nich. Więc ten rodzaj nauki jest dla mnie bardzo takim konkretnym narzędziem. To jest po prostu coś niezbędnego do tego projektowania. I przede wszystkim korzystam z umiejętności tych osób. Wiem, co te osoby potrafią zrobić, jakie są ich możliwości, co jest technicznie możliwe w tym czasie, po to, żeby powstały komponenty, bo to nie jest gotowa biżuteria. Wykorzystuję to rzemiosło, korzystając oczywiście z kultury, z ornamentów z tego miejsca. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby to miało to podłoże. Bardzo często szukam rzemiosł, które nie są dedykowane biżuterii, po to, żeby te rzemiosła dały możliwość większemu spektrum, żeby się rozsiały trochę po innych sferach designu. I to jest dla mnie dość istotne. A poza tym ja już teraz po wielu wyprawach wiem, że to nie jest tak, że ja tam, że to tylko ja czerpię z tego mojego pobytu. Bo ja tam jadę, uczę się, przesiągam kulturą, rodzinami, zaprzyjaźniam się z tymi wszystkimi ludźmi. Mieszkam z nimi, często w ich domach, bo nie ma tam w tych wsiach czy w plemieniach absolutnie miejsca, żebym ja mogła sama gdzieś coś wynająć, więc oni mnie przygarniają, organizują mi często miejsca do spania. Ale ja wiem, że jak ja wyjeżdżam, to ja tam zostawiam cząstkę siebie. Jestem przekonana, że w Meksyku są robione akurat w tej wsi te elementy tej jakiejś biżuterii, że daje taki impuls do tego, że można jeszcze coś innego albo można inaczej. To, co jest ważne, że często tak mamy, że jak gdzieś wyjeżdżamy i bierzemy, kupujemy pamiątkę albo oglądamy przedmioty z tego miejsca, to jak wracamy, to ta rzecz już nie jest taka sama, bo ona jest wyrwana po prostu z kontekstu tej całej kultury, tego miejsca, w którym byliśmy, i to nie jest to samo. Tak, więc też smaki, prawda? Że czasami przywozi się coś. Jak dobre wino. Jedzie się do Grecji, pije się ricinę, potem przywozi się do Polski, też jest zupełnie nie smakuje. Dokładnie. Więc moje zadanie też jest takie, żeby lekko zliftingować te rzeczy. Żeby tak je zaprojektować, żeby one w kontekście naszej kultury, naszej estetyki, one zagrały i żeby ta rzecz się na końcu sprzedawała. Więc jest kilka takich punktów dość ryzykownych. Jedna, czy uda się to zrobić, bo jeśli ktoś nie... Teraz na przykład ostatnia moja podróż była, byłam w Maroku tuż przed trzęsieniem ziemi i korzystałam z warsztatu, który robi wielkie lampy. Wielkie, ażurowe, ręcznie młotkowane, wycinane, przepiękne, gigantyczne, które głównie wiesza się w riadach na dość sporej wysokości, bo riady charakteryzują się tym, że mają te piętra i po prostu ta przestrzeń na środku z tymi basenami, fontannami występuje. I te lampy są bardzo charakterystyczne dla Maroka. Ale w związku z tym, że ta rzecz wisi wysoko, to ona nie musi być zrobiona z taką precyzją i dokładnością, jak przedmiot, który nosimy na sobie. Więc tam się zaczęły takie przygody związane na początku z jakością. Żeby te rzeczy tak zaprojektować, a to też ja się muszę nauczyć tych ornamentów, żeby one były zgodne jakby z ich kulturą, z ich jakby przedstawieniami, no bo to są głównie ornamenty z uwagi na religie roślinne, ale też chodzi o to, żeby ci mistrzowie tam na miejscu, ci rzemieślnicy zrobili to najlepiej jak potrafią, bardzo dokładnie. Po pierwsze, te rzeczy są dla nich małe, czyli bardzo często się zdarza, że jak jestem w jakimś warsztacie, to ta rzecz jest dla kogoś po prostu za malutka. Nie wie, jak to chwycić, nie wie, jak to przekręcić, więc to jest jakby taka pierwsza blokada, ale to się po prostu też w trakcie okazuje, że to nie jest takie skomplikowane, to po prostu jest inne. I jest parę takich aspektów w każdym miejscu, w którym byłam, w których ja się muszę dostosowywać do możliwości. Ten warsztat, czy te osoby w tym miejscu, no one muszą mi zaufać. W ogóle to jest, myślę, że z perspektywy nas, Europejczyków, to jest duże wyzwanie, bo jesteśmy bardzo jednak ostrożni. A ja w każdym z tych miejsc na świecie zostałam przyjęta z ogromną radością. Taką radością, taką szczerością, to jest chyba lepsze słowo.
Już teraz wiem, że naprawdę na maksa pomaga mi autentyczność. Że coś mi wyszło, że coś mi nie wyszło, że coś trzeba poprawić, że siedzę z nimi na ziemi, że sama próbuję te rzeczy robić. Bo na początku to jest tak, że mężczyźni patrzą z niedowierzaniem, bardzo często widzę jakieś uśmiechy. No bo prawda jest taka, teraz też byłam w takim warsztacie, w którym w większości zresztą warsztatów są sami mężczyźni. Na palcach po prostu jednej ręki mogę policzyć, z iloma kobietami ja miałam kontakt. Jak mam z kobietą kontakt, to ja łapię chemię od razu. I to wiem od razu, że wyjdzie. Natomiast w przypadku mężczyzn działa coś takiego jak przyzwyczajenie kulturowe, gdzie mężczyzna wie, że to są rzemiosła i zawody dedykowane mężczyznom, bo kobieta ma inne zadanie w tych kulturach. I zawsze mam taką wdzięczność, że ktoś zmienił, przełamał się razem z tymi swoimi rodzinami, bo często te warsztaty są tworzone przez rodziny. W moim ostatnim warsztacie pracowało chyba właśnie w Maroku, w okolicach 8 czy 10 osób i wszystko to, wszyscy mężczyźni to pochodzili po prostu z rodzinnych korzeni, bo to był syn ciotki, to jest brat, to jest ktoś tam, syn, który się uczy, więc to są tak naprawdę rodziny i to są rzemiosła przekazywane rodzinnie z pokolenia na pokolenie. Mam taką misję i to jest dla mnie naprawdę, im dłużej jeżdżę, tym jestem co do tego na maksa przekonana, że o tych rzemiosłach trzeba opowiadać. Trzeba je, dlatego też od jakiegoś czasu udaje mi się kręcić filmy dokumentalne. Wcześniej kręciłam je z TVN Style, teraz kręcę z Kino Polska. Dlatego, że to jest niezwykłe, żeby zobaczyć, jak coś powstaje u podstaw, jak to wynika z kultury. Jak tworzyłam kolekcję w Peru na 4000 metrach, pracowałam w trzech ośrodkach. Znaczy w trzech ośrodkach, tak naprawdę w trzech, my byśmy to nazwali koła gospodyń wiejskich. Być może jest na to jeszcze jakaś inna nazwa, ale żeby sobie to zwizualizować, to tak to mniej więcej wygląda. I ja się musiałam przemieszczać na tą wysokość po to, żeby zjechać na dół, potem pojechać do kolejnej wsi. Potem, żeby zjechać znowu na dół, przejść się kolejnej wsi. W każdej z tych miejscowości miałam kobiety, z którymi pracowałam, bo to właśnie było to miejsce, w którym głównie pracowałam z kobietami. Choć szefami byli mężowie, więc to też trochę potem inaczej wyglądało, ale tak naprawdę, że tkały kobiety. I była możliwość pokazania, co to znaczy utkana przez nich ta tkanina z wełny alpaki, lamy. Co to w ogóle znaczy? Że tą alpakę trzeba wyprowadzić w góry, żeby ona się tam pasła, żeby można było ją potem ogolić, uprząść to ręcznie, pójść z mężczyznami w góry po to, żeby zebrać zioła, bo żeśmy to po prostu barwili w naturalnych tworzywach. Potem to jeszcze raz uprząść po to, żeby można było to utkać. Ja sobie myślę na końcu, że te technologie wszystkie, które teraz mamy, a to, jak to powstawało i powstaje w niektórych miejscach na świecie, to jest po prostu, to jest jak plus i minus. Natomiast cała historia jest tak piękna, że warto te rzeczy opowiadać ludziom i pokazywać, że tak też jest. Bo te przedmioty ręcznie wykonane, one mają inną wartość, nie mówię już o energetycznej wartości, ale materialną też, ponieważ one powstają bardzo często miesiącami, tygodniami. Ja mam w tych kolekcjach takie wzory, które absolutnie nie mają podłoża biznesowego. One mają podłoże dla mnie takie edukacyjne, emocjonalne, bo ja wiem, że one mają taką, a nie inną wartość. Ale to jest moim zdaniem taki sens, który się stworzył. To nie było zaplanowane, że ja będę jeździć po tych warsztatach, ale ja zrozumiałam, że to jest tak ogromna motywacja dla mnie, żeby się uczyć od tych ludzi wielu rzeczy, nie tylko tego rzemiosła, bo tak naprawdę pokory ich życia, takiego prostego też życia, bo ja za każdym razem, jak wracam do domu i otwieram drzwi swojego domu, sobie myślę, naprawdę, Ania, ty tutaj mieszkasz. Mam coś takiego. Mi się to jeszcze nie zdarzyło, żeby było inaczej. Ja teraz, jak już wracam i otwieram te drzwi, mówię, ciekawe jak będzie. No jest tak samo. To jest twoje miejsce, ty tutaj mieszkasz. A ludzie mieszkają inaczej. Inaczej żyją, inaczej funkcjonują. I to jest, myślę, bardzo takie też dla mnie rozwijające.
Mówiłyśmy tutaj, wiesz, o dalekim podróżach i dużych wysokościach, ale mnie się też bardzo podoba w twoich kolekcjach i ostatnio gdzieś widziałam, czy ostatnio nawet za 2 miesiące temu, były kolczyki twoje w jakimś z kobiecych magazynów, które były kłosem zboża. Nawet tak. Nie pamiętam, czy to był jęczmień bardziej, czy... To był kłos. Mhm. Tak, ale w każdym razie kłos zboża pozłacany. Mhm. I tak pomyślałam sobie, właściwie to, no, taki, no, tak jak one w słońcu czasami są właśnie takie, no, wyzłocone słońcem. Coś takiego, co no, kiedyś jadąc na wakacje na wieś, no, właściwie miało się pod ręką. Takich rzeczy było tyle, ciągnęło się te zapachy, to wszystko tak. Jakoś się było trochę dzisiaj... Żyjemy inaczej i to zboże już tak może nie jest tak nam dostępne, że tylko wyjedziemy z miasta i już mamy pole i piękne, piękne zboże, ale właśnie, że wyciągasz takie rzeczy, które są albo z, nie wiem, kroplą deszczu, albo właśnie jakąś rośliną, czymś takim i tworzysz z tego no, klejnot. Ja myślę, że to jest tak, że na różnych etapach swojego życia różne rzeczy są dla mnie ważne. Akurat natura jest mi czymś, no, taką największą, wydaje mi się, inspiracją od samego początku, kiedy zaczęłam projektować biżuterię, a to już dość długo, więc ona nigdy mnie nie zawodzi. To znaczy zawsze, jak przebywam wśród natury, to jestem przekonana, jakby to już wiadomo, że coś w kolekcji się takiego inspirującego naturą pojawi. Jest jeszcze taka dla mnie fajna noga, jeśli chodzi o tą sferę moją projektową. To jest, ponieważ początki miałam takie, że robiłam rzeczy takie upcyclingowe. Takie wyciągane gdzieś skądś, niekoniecznie... No tak, pamiętam te chociażby zegarki stare. Tak. Niekoniecznie interesujące już, takie, które mogłyby zakończyć swoje życie. A w tej chwili przetwarzam różnego rodzaju surowce. I mam taką miłość do tego, bo to jest taki impuls pokazania światu, a przede wszystkim dużym. Być mamy zawsze taką nadzieję, że coś się pięknego wydarzy i pojawi się jakaś duża firma, której uda mi się coś zasiać, no bo wiadomo, biżuteria jest czymś malutkim, ale robię coś takiego, że wyciągam tworzywa, które naprawdę już nie mają swojej dalszej możliwości funkcjonowania i ja je przetwarzam na nowy surowiec. Nie na nowy wzór, ale na nowy surowiec. Na przykład? I tak powstała kolekcja, jedna z kolekcji nazywa się Baltika, w której połączyłam bursztyn, najświeższy, najmłodszy bursztyn, ma 40 milionów lat, czasami 46 milionów lat, czyli powstał w czasach, w których nie było na przykład Bałtyku jeszcze na świecie, tak? I zderzam go z tworzywem, które tworzę, które udaje mi się wykonać, spreparować. To są wyciągnięte z dna Bałtyku sieci rybackie, odsolone, które ten Bałtyk zanieczyszczają. One są mielone i ponieważ my w fartuchach jubilerskich zbieramy opiłki, nie wyrzucamy ich, one nie spadają na ziemię, nie spadają jubilerom czy nam na kolana, tylko one są po prostu w tych fartuchach przetrzymywane. I my je zbieramy. I my ten, bardzo często te tworzywa też w ten sposób miksujemy. W przypadku akurat sieci rybackich zmieliliśmy te sieci, odsoliliśmy to, oczywiście na początku te sieci i potem je sprasowaliśmy. I stworzył się z tego taki piękny, zielony, oliwkowy kamień. I on połączony na przykład z takim jasnym, czego koniakowym bursztynem wygląda super. Ale też wykorzystałam we wcześniejszej swojej kolekcji właśnie Newstone plastik, który jest taki czarny, ciężki plastik, którym obudowuje się komputery albo sprzęty techniczne. Statystyki tego plastiku mówią, że on się będzie rozkładał 1000 lat. No, czyli tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, on się nie rozłoży. Albo będzie jakąś skamieliną, którą gdzieś kiedyś w przyszłości ktoś odkopie po nas i stwierdzi, to tak, to jest po prostu, to jest ten rocznik, tak? Tak, tak. No i nazywałam nawet przekornie ten kamień, bo ja te tworzywa nazywam już swoimi takimi kamieniami, że to jest made by Homo sapiens. I on został właśnie zmielony z tymi opiłkami, czyli też śmieciami naszymi, które my wytwarzamy z kolei w naszej pracowni. I zrobiła się piękna, skrystalizowana, czarna powierzchnia. Więc takich przygód
jeśli chodzi o tworzywa, też w marce pojawia się trochę. Bardzo często do tych projektów ja zapraszam oczywiście specjalistów, lepszych ludzi od siebie, bo się nie na wszystkim znam. To też sprawia, że to jest coś w rodzaju podróży, czyli ja znowu mam kontakt z kimś innym. Ktoś mnie do kogoś doprowadza, ktoś mi w tym pomaga, ktoś mi coś tłumaczy, jak można coś zrobić lepiej i to też jest dla mnie bardzo kształcące. Proszę Państwa, oprócz tego właśnie, że Ania pięknie opowiada o tym i jest, jak powiedziałam, osobą bardzo kreatywną, to też bardzo tak mocno stąpającą po ziemi i też doktor habilitowaną, czyli właściwie pani profesor powinnam do ciebie mówić. Bo wykładasz też na... No właśnie już nie wykładam, więc może nie. Już. Nie, wykładałam 10 lat, także teraz już poświęciłam się tym projektom i tym swoim wyjazdom. No i prowadzisz dużą firmę też, w związku z tym również bizneswoman, nie tylko artystka, która tylko jest w jakichś swoich abstrakcyjnych wyobrażeniach. No i właśnie na końcu tej drogi twórczej chyba musisz sobie wyobrazić tę kobietę, bo to głównie ta biżuteria jest dla kobiet, tę kobietę, dla której tworzysz. Ty tworzysz, to sobie wyobrażasz, tak powiedzmy, nie wiem, pisze się książkę i chce sobie wyobrazić, kto ją przeczyta, jaki będzie ten czytelnik na końcu. Myślę, że mam prościej niż osoba pisząca książkę. Dlatego, że ja w marcu te kolekcje pojawiają się, czy jakieś linie, czy nowości, raz w miesiącu. Przy takich większych, bardziej spektakularnych dla nas kolekcjach, i podróżniczych, i takich ważnych, jeśli chodzi o ideę i historię, to my tworzymy spotkania, staramy się o spotkania z klientami, opowiadamy o tych kolekcjach, więc mamy możliwość zderzenia się od razu z odbiorem. I to jest bardzo dla mnie ważne jako projektanta. No, prawda jest taka, że tworzenie rzeczy po to, żeby były piękne i leżały, nie pozwoliłoby mi realizować kolejnych pomysłów. A to musi działać, czyli musi się pojawić też i analiza tego, co zostało zaprojektowane i stworzone. Musi się pojawić jakaś spekulacja, czy ta rzecz się będzie sprzedawać. I jeśli się to robi już od lat, to człowiek, myślę, że w jakimś stopniu intuicyjnie jest zawsze o coś mądrzejszy. Choć przy tak innowacyjnych projektach jest to zawsze zagadka i dość fajna taka niewiadoma, którą ja bardzo lubię, bo to jest trochę jak gra na giełdzie. Czy się uda, czy się nie uda. Ale bardzo fajne są te reakcje klientów, takie reakcje zwrotne. One bardzo często dają, myślę, nie tylko mi, bo na tych premierach też się pojawia mój zespół, jubilerzy. To może dać duży taki bakcyl. Że to jest fajne i że to po prostu ma sens. Myślę, że ta sprawczość i to, że to ma sens, jest dla nas ważne. Twoja droga ciekawa, bo kiedy byłaś licealistką w liceum plastycznym w Koszalinie, to miałaś 16 zdaje się lat, z tego co pamiętam, i już wtedy projektowałaś ubrania i ponieważ byłaś za młoda, żeby założyć firmę, to namówiłaś mamę, żeby mama robiła firmę, a ty sama produkowałaś, za duże słowo, tak, ale już zaczęłaś myśleć o tym. I ja tak zawsze żałuję, patrząc też, jak ty się ubierasz i jaki masz styl, to tak jeszcze, żeby jeszcze była ta Anna Orska i kolekcja też ubrań. Bardzo bym chciała taka jeszcze właśnie inspirowana tymi latami 20, 30. Nie myślałaś też, żeby rozszerzyć? Nie wiedziałam, Monika, że wyciągniesz takie stare rzeczy, ale dobra, przenieśmy się do tamtych lat, bo to miało miejsce bardzo dawno temu, kiedy na rynku nie było nic. Dlatego to było prostsze wtedy. No tak, nie było konkurencji. Ja jestem bliźniaczką, którą rodzice z wygody, z możliwości pewnie też bardziej, ubierali bardzo podobnie jak mojego brata. Ja zawsze chciałam wyglądać inaczej. Ja nigdy nie chciałam, nigdy nie wiedziałam, czy mam jego kurtkę na sobie, czy ta rzecz jest moja, czy jest jego. Bo to wszystko, chłopak, no to bo to było wszystko zdublowane, bo tak się wtedy kupowało. Więc ja się bardzo szybko wyrwałam na niepodległość. I pamiętam, jak dzisiaj szyć mnie nauczyła moja mama, która była w tym bardzo sprawna. Na drutach mnie nauczyła robić i na szydełku, więc ja już w szkole podstawowej odbiegałam od standardu.
myśląc, że po prostu to jest coś dla mnie, czyli ja już jestem jakąś niezależną jednostką, a nie ciągle bliźniaczką, ponieważ my w dzieciństwie nawet byśmy tak samo ścinani przez moją mamę. Więc nigdy te same fryzury. Te same fryzury na pazia, bardziej krzywa, mniej krzywa, ale identycznie i wszyscy się tak zawsze nam przyglądali, więc ja miałam ogromną potrzebę wyglądania jak dziewczynka i wyglądania inaczej. I prawda jest taka, że to się pojawi, to, że ja tą firmę wtedy założyłam, to się pojawiło organicznie, po prostu ktoś mnie zaczepił, ktoś mnie poprosił, potem się pojawiła możliwość gdzieś sprzedawania tych rzeczy i tak też się potoczyło. Nie wiem, co by było, gdybym została w tym koszalinie, bo być może ja wtedy bym te rzeczy i te ciuchy dalej szyła. Natomiast studia trochę zawirowały tym światem. Poznańskie ASP, tak? Dokładnie. I się stało inaczej. Ja często sobie przywożę tkaniny z podróży i szyję z tego różne rzeczy. Ta umiejętność, może to się wydać śmieszne, wydaje mi się dużo sprawniejsza niż chodzenie po tych sklepach. To wymaga dużo czasu. Chociaż dzisiaj przy tym świecie sprzedaży internetowej oczywiście jest to możliwe. No tak, ale wszystko, co można tam właśnie internetowo kupić, chociaż też oczywiście bywają takie rzeczy, które są jakimiś tam unikatami, natomiast tak, no to jednak coraz bardziej sieciowe, chociaż może teraz coraz bardziej też i second handy, które oferują jakieś pojedyncze sztuki, które kiedyś powiedzmy były tam większa ilość, ale teraz już jest jakieś pojedyncze. No i też właśnie jak samemu coś wymyślisz, no to też jakieś takie twoje piękne zdjęcie jest takim właśnie już chyba na okładce jakiegoś magazynu. Jesteś w takich czerwonych szatach z takimi szerokimi rękawami. Tak, bo ja im jestem starsza, tym się śmieję, że coraz bardziej kolorowo wyglądam. I tak jak zawsze, ponieważ uważam, że pomimo wszystko wychowałam się w trochę hipisowskiej rodzinie, a potem stałam się minimalistką i naprawdę nie chciałam mieć tej ilości przedmiotów, rzeczy i tego koloru, który gdzieś przenikał przez całe moje życie i funkcjonowałam na totalnym minimalu. No pamiętam, się poznałyśmy, no to było rzeczywiście w szarościach. Tak. A potem się okazało, że wracam jednak. Już tych rodziców nie mam, a myślami sobie wracam. I śmieję się, że... Dziadek nieprawdopodobny swojego dziadek. Dokładnie. Więc stałam się bardziej kolorowa i doceniam też te rzeczy. Myślę, że podróże mi to też... Podróże mi sporo dały, że te rzeczy... Tak samo zresztą jak z biżuterią, że ja je noszę, bo noszą ze sobą jakąś historię i mają dla mnie też inne znaczenie niż to, że po prostu ładnie wyglądają i są jakieś charakterystyczne, tylko tam są ludzie wszędzie. No właśnie, są ludzie i teraz taka firma to są ludzie, kontynuacja. I czy któryś z dwojga twoich dzieci tak myślisz, że odziedziczyło jakieś zainteresowania, talenty, że tak myślisz sobie, że o, to właśnie będzie tak jak tam w tym Peru, że to kolejne pokolenie, które to będzie... Myślę, że to jest, trzeba mieć dużo mądrości w sobie, żeby niczego nie narzucać. Mam 20-letnią córkę, która oczywiście poszła w podobnym kierunku, ale zarzeka się, że nie, więc ja jestem grzeczna i nie wychylam się, nie zgłaszam w ogóle do niczego, absolutnie. Mam też syna, który może by nawet stwierdził dzisiaj, ale nie wiadomo, czy to jest szczere, czy to jest świadome, że może coś by chciał. Ale ja myślę, że ważne jest to, żeby spróbować sobie jednak w innym miejscu, w innej przestrzeni. A jeśli to się w ogóle ma przytrafić, to się przytrafi, ale nie naciskać. Raczej pozwalać się dzieciakom realizować, żeby były szczęśliwe. Bo to jest, może się wydawać łatwe, ale to jest, myślę, bardzo blokujące. No tak, czyli mówimy teraz o przyszłości. To bym chciała, Aniu, bo tu jest taki właśnie zwyczaj, że koniec rozmowy można powiedzieć właśnie o tych, jakieś swoje credo do widzów, którzy nas oglądają, ale też powiedzmy zaprosić do kolekcji, które przygotowujesz i w najbliższym czasie będziesz pokazywała, będzie można w twoim sklepie zobaczyć, kupić. To przede wszystkim zapraszam faktycznie do butików, żeby się z tymi kolekcjami po prostu zapoznać. Nawet poprzymierzać, bo myślę, że to jest coś, co warto zrobić.
A ja sobie zdaję sprawę z tego, że te rzeczy są duże, takie charakterne, mm-hmm. więc dobrze, żeby się w tym jakoś poczuć albo chociaż je obejrzeć i zapoznać. To do tego zachęcam, jeśli mam taką możliwość, a tak swoją drogą myślę, że ważne jest też to, żeby się nie bać. I żeby gdzieś małymi kroczkami, w taki subtelny dla każdego sposób próbować się realizować na różnych sposoby. Mm. Ale też zapytałam ciebie o właśnie kolekcje, które planujesz. Planuję. To taką najbliższą kolekcję, którą teraz będę miała, to jest kolekcja, która się pojawi na przestrzeni chyba miesiąca, w której wykorzystuję nieoszlifowane bryłki, takie diamentów, z których się dopiero szlifuje brylanty. One się pojawią w zderzeniu z naturalnymi perłami, nieregularnymi, regularnymi. I to jest takie też... Też natura. Też natura i właśnie, że czasami taka grudka, którą byśmy gdzieś zgnietni kopnęli, jest właśnie... A kryje w sobie. Mhm. Ale tak naprawdę są super, bo one wyglądają jak taki żwirek momentami, a przecież... Ale odsłaniasz tam kawałek, żeby było brylantu? Nie. Nie? Tak na słowo trzeba? Nie, zaufać trzeba. Tak. To w ogóle była rozmowa o zaufaniu, kiedy mówiłyśmy o podróżach. Aniu, bardzo miło cię było widzieć. Mnie również. Tak, i dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję również państwu. Mam nadzieję, że dobrze się państwu słuchało i panie, które nie znacie biżuterii jeszcze Ani, to na pewno bez trudu odnajdziecie w internecie, a też również w butikach Ani. Także bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. I dziękuję państwu i do zobaczenia wkrótce.